31 godzin 28 minut. Tyle dokładnie zajęło mi skończenie wątku fabularnego GTA 5. Przy czym to nie było takie kończenie samego wątku fabularnego, bo gdzieś tam zahaczałem o te misje poboczne, ale nie skupiałem się na nich. Część zaliczyłem, część nie zaliczyłem, mnóstwo jeszcze ich dla mnie zostało. Także myślę, że wynik całkiem niezły. No i dla mnie to jest gra tej generacji. Wiecie, że uwielbiam GTA, wiecie, że bardzo czekałem na piątkę i wiecie, że jestem bardzo z niej zadowolony i uważam, że to był jeden z najlepszych zakupów ostatnich lat. I tak, dla mnie to jest gra generacji i świetne zakończenie tej generacji konsol. No, no oczywiście GTA oceniam pod kątem tylko trybu dla jednego gracza, bo w tym tygodniu uruchomiono GTA Online i przyznam, że trochę się na ten tryb nastawiłem, chociaż czwórka online średnio mi się podobała, to miałem jakieś oczekiwania. No ale generalnie dalej nie wiem, o co chodzi w całym GTA Online z tego względu, że praktycznie nie pograłem. Pierwszego dnia się nie połączyłem, drugiego dnia się nie połączyłem, mniej więcej wyglądało to tak. No i sobie darowałem. Pomyślałem, hej, sprawdzę sobie to w weekend. Pomimo tego, że jest weekend z Xbox Live z Goldem, czyli wszyscy mogą się połączyć i mieć za darmo przez weekend Golda, to się nie przestraszyłem i włączyłem sobie któregoś weekendowego wieczora i powitała mi informacja, że serwer chmury nie działa i mogę sobie stworzyć tymczasową postać. No, pomijając oczywiście to, że moja stworzona postać to jest tylko stworzona postać na samym początku, bo nie udało mi się połączyć z serwerami, nawet przegrać jednego wyścigu, to też nie mam specjalnie ochoty tworzyć sobie tymczasowej postaci, levelować ją, a później sobie ją gdzieś zgubić, tak? No, nie o to chodzi. Także GTA 5 super, ale Rockstar totalnie położył kwestię online, GTA Online. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że 15 milionów, tak mi się wydaje, albo i więcej sprzedanych kopii, to jest trochę dużo jak na serwery, no ale może trzeba to było jakoś inaczej rozegrać i zdawać sobie sprawę z tego, że zwyczajnie ta usługa działać nie będzie i nie narażać się na frustrację graczy, bo wiem, że wszyscy się generalnie wkurzają. No ale płakałbym nad tym GTA Online, że nie mogę grać, gdyby nie to, że mam Diablo 3 i się totalnie wkręciłem. Ja się długo zastanawiałem, czy nie upgrade'ować sobie PC-ta, później czy nie kupić sobie tego Diablo 3 na Maca. No ale odpuściłem, poczekam na wersję konsolową, nie rzuciłem się na nią przy premierze. No ale teraz trochę od premiery czasu już minęło, a ja odpaliłem Diablo 3 i jestem zachwycony, bo gra mi się strasznie podoba. I tutaj jest taka ciekawostka, bo Diablo pierwsze jeszcze za czasów początku mojej szkoły średniej, czyli dawno, dawno, dawno temu przeszedłem, wydaje mi się, że 4 razy na myszce i klawiaturze, czyli generalnie na myszce, bo tak się grało. Diablo 2 z dodatkiem przeszedłem dokładnie 2 razy i też na myszce. I zastanawiam się długo, jak będzie się grać w Diablo 3 na padzie. Sprawdziłem demo, grało mi się dobrze, no ale demo, jak to demo, chwila z demo, to nie jest to cena sterowania. I powiem szczerze, że teraz chciałbym zagrać w jedynkę i w dwójkę na padzie przy takim systemie walki i grania, jaki jest Diablo 3, bo na padzie gra się naprawdę bardzo fajnie i ktoś w Blizzardzie świetnie to pomyślał. I powiem szczerze, że Diablo 3 na padzie gra mi się lepiej niż Diablo 2 i Diablo 1 na myszce i to jest super sprawa. No ogólnie robię nieprzemyślanych zakupów na App Store, ale tym razem stwierdziłem, że nie będę czytał opisów i recenzji gry Riddick the Mercfiles, czyli tej takiej iOS-owej skradanki i kupię ją sobie w ciemno, bo kosztuje 0,89 euro, czyli tam koło 4 zł. No i okazuje się, że to są najgorzej wydane 4 zł ostatnich miesięcy, bo gra jest fatalna. Przeszedłem sobie chyba 5 misji i generalnie nie mam ochoty dalej w to grać. Pewnie dla czystego spokoju i dlatego, żeby nie stwierdzić, że to wyrzucone pieniądze w błoto, sobie ją przejdę, jeśli oczywiście się nie odbiję. A na razie odbijam się od słabej grafiki, to jest oczywiście najważniejsze, ale również słabego mechanizmu prostoty. To jest taka skradanka, która nie jest skradanką, którą można oszukiwać, czyli generalnie gdzieś tam się przemykać. Można nie zabijać z ukrycia, można strzelać z drugiej strony. Jak zacznie się strzelać, to zaczną do ciebie strzelać i padasz od razu, co jest też bez sensu. Także zmarnowany potencjał i gra, której nie kupujcie. Hi, my name is Kerem Lechner, aka Krim. I'm an Austrian drummer and I have a solo project where I play obviously drums, guitar, bass, do all the songwriting, make YouTube videos and do basically everything.
W dzisiejszym kąciku muzycznym coś, o czym kiedyś pisałem na swoim blogu Verba Veritatis, czyli o Krimchu. To jest taki Austriak, który teraz mieszka w Warszawie. On tam grał na garach w Torn Sofajewi, takim swoim lokalnym zespole, a później wskoczył na perkusję do polskiego Decapitate, z którego jakiś czas temu odszedł. No i stwierdził, że nagra wreszcie swoją płytę solową z tego względu, że od dawna te numery swoje bardzo fajne pokazuje na YouTubie i przyszła pora na debiutancki krążek, przy czym zapraszał do wsparcia na Indiegogo, na dokończenie płyty, na zrobienie całego tego merchu, czyli okładki, koszulek, tego typu gadżetów. No i płyta okazała się w tym tygodniu, nazywa się Explore. Inaczej się słucha Krimcha niż ogląda i słucha Krimcha, to zdecydowanie, natomiast to jest muzyka bez wokalu, Krimch robi tam perkusję, gitarę i bas. Okazuje się, że na wszystkich instrumentach gra bardzo dobrze. Muzyka jest bardzo specyficzna, nie da się zaszufladkować w zasadzie do żadnej kategorii. To jest taki heavy metal, awangardy, trochę death metalu. Ciężko jednoznacznie stwierdzić. To są kompozycje typowo krimchowe, czyli w takim jego typowym stylu. Koniecznie musicie przynajmniej jednej posłuchać, żeby zrozumieć, o co chodzi. A jest czego słuchać, bo płyta jest na swój sposób spójna, jest często mocno techniczna, często jest mocno prosta i przede wszystkim również świetnie brzmi. Widać, że to doświadczenie w nagrywaniu w domu, na własnym sprzęcie, przeszło w dobrym kierunku na nagrywanie Krimcha w studio i naprawdę płyta brzmi fantastycznie. Koniecznie jej posłuchajcie, chociaż dajcie jej szansę. Szkoda tylko, że Krimch nagrywa w zasadzie sam od siebie, czyli nie ma żadnego wsparcia dużej wytwórni. Ciężko mi uwierzyć oczywiście, żeby duża wytwórnia chciała promować jednoosobowy projekt, który w dodatku nie ma wokalu. No ale mam nadzieję, że ktoś go, że tak powiem, zauważy pod kątem finansowym i następny album wesprze, tak żeby nie musiał prosić nas o pomoc na serwisach typu Kickstarter. No i to tyle, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Hej!